przebranie pierwsza klasa. Przebrać się za ponurego, grubawego kreta. Genialne! Siema najpaka, dzikie kanale na kanale Gami TV. Dzisiaj gramy w Rexio i Kapitan Nemo. Przechodzimy dzisiaj wnętrze blaszanej ryby tej całej, co niby tego Rexio ten. Teraz przechodzimy to. Generalnie, jeśli wam się spodobał, stawcie w górę, subskrybujcie, komentujcie. A ja zaczynam tutaj to przechodzić. Musimy chyba iść tutaj. Więc są chyba przejścia, o ile się nie mylę. Jeśli macie taki dźwięk, spodobacie w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i inną. Aha. I musimy chyba dojść na środek, o ile się nie mylę. Przejdziemy może teraz tu. Gdzie dojdziemy? No, pójdziemy na przykład tu. Przechodzimy przez portale różne. Dobra, to tu przejdziemy. Aha, no dobra. Akurat nam winda odjechała. Nieźle. Musimy poczekać na windę. Tak, muszę poczekać. O, jedzie, dobra. No i teraz muszę wejść chyba na sam dół. Poczekam. Nie będę tu przechodzić, bo to... Tu akurat może pójdę. O! Właśnie. Dobra. Ciekawe, co będzie dalej w sumie. Pyk. No dobra, teraz musimy poczekać teraz na to. Muszę poczekać z kolei. No, dobra. Teraz jesteśmy tutaj w rybie blaszanej całej. Dobra. Pyk. Teraz gdzie mnie wyniesie? Tu mnie wyniesie, dobra. I teraz gdzie? Dobra, no to pójdziemy teraz na przykład. Pierwsza. Prawo. No, pójdziemy tu. Pyk. Okej. Okay. Teraz pójdziemy tu. No i teraz idziemy tu. Teraz rzekamy. Idziemy teraz tutaj. I pyk, cyk, dwójeczka. Dobra, lecimy tutaj. Okej. Okay. A, jesteśmy na wnętrzu. Życie. A życie to ocean, drogi Rexiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. Tak, rufą też, ale ja wolę być dziobem, pruć fale losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie, jestem kapitan Nemo. Dzień dobry. Prowadzimy akcję Przegrywasz, przegrywasz. Pan policjant jest akurat na urlopie, więc w jego zastępstwie występuję ja. Jeżeli zgubiłeś gazetę lub też zjadł ją pies, skontaktuj się z nami. Tym razem odbędzie się bez podawania kodu dostępu, ale tylko dlatego, że opracowaliśmy nowy, świetny system zabezpieczeń. A oto on. Kliknij przycisk dalej, jeśli jesteś posiadaczem legalnej płyty. Jeżeli jesteś posiadaczem nielegalnej kopii gry, wciśnij kombinację klawiszy Alt i F4 na klawiaturze. Ostrzegam, że próba oszukania naszego systemu zabezpieczeń może zakończyć się dramatem. A oprócz tego będzie nam przykro. A jeszcze oprócz tego, na pewno dowie się o tym pan policjant, jak wróci z urlopu. Prawdziwy pan policjant. Decyzja należy do ciebie. Oj, widzę, że coś cię gnębi. Pamiętaj, przegrywasz, przegrywasz. Legalna to taka kupiona w sklepie. Czy teraz kupuję grę w sklepie, panie? No, tu wlazłem. Czy mam przyjemność ze Szlafrokiem Holmesem? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Chyba mnie nie rozumiesz. Możliwe, ja zasadniczo mało rozumiem, Szlafroku. W końcu jestem doktorem Watsonem. Drogi Watsonie, szukam Szlafroka Holmesa. Czy go zastałem? Oczywiście, przecież to ty nim jesteś. Sam to wydedukowałem. Drogi Watsonie, ja jestem Kret Kretes. Przebranie pierwsza klasa. Przebrać się za ponurego, grubawego kreta. Genialne.
grubowego? Ja ci dam! Po 2 godzinach uprzejmej rozmowy doktor Watson nadal uważał Kretesa za genialnie przebranego szlafroka Holmesa, a Kretes nadal nie wiedział, gdzie może spotkać słynnego detektywa. Wreszcie postanowił zastosować chytry fortel. No dobrze, drogi Watsonie. Rozgryzłeś mnie, to ja, szlafrok Holmes przebrany za Kreta. Wiedziałem. A teraz przypomnij mi, gdzie miałem się udać ja, szlafrok Holmes. Jak to gdzie? Miałeś się udać Orient Expressem do Stambułu. Mów dalej. Miałeś usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelusz obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. Czy coś jeszcze? Miałeś odjechać tym pociągiem za jakieś 5 minut. Co? Czemu nie powiedziałeś tego wcześniej? Nie pytałeś. Myślałem, że sam wydedukujesz. No to klops. Samo zejście po schodach zajmie mi 30 minut. Oj, szlafroku, przesadzasz z tym kamuflażem, a od czego mamy parasole? Hop, siup, i proszę ciebie, jesteś przy postoju dorożek. Parasol, aha. Raz Kretu śmierć. Coś jest nie tak. Rozpłaszczę się na marmoladę. Watson mnie wystawił, o matku. Zaraz. Na dworzec, a rychło. A na dworzec to gdzie? No to pan ma wiedzieć, nie ja. Ale nie wiem. Ruszaj pan, bo szkoda czasu, będę panu mówił. Ale co, skoro pan też nie wie? Zdam się na mój kreci zmysł. Teraz może tu skręcę. Skręć nie ma, teraz gdzie skręcać tak w lewo. Aktualnie. O. I w prawo. Dobra, w prawo. Tu w bok. Dobra. Skręt. Tu skręcimy. Tu w lewo. Skręcaj pan. Skręcam. Teraz tam. Tu w lewo, skręcaj pan! Ale labirynt fajny. W lewo? Tu skręć w lewo! Prawo, przepraszam, to nie ja, to koń! Lubi niszczyć! A przepraszam! Pan to robi specjalnie! Za dobrze nam szło, co? Uuu, ale błoto! Za dobrze też nam nie szło, wyrobimy co? Się. W prawo? A woli się wyrobimy? Może teraz być. Tam! W prawo? Skręcaj pan! Nie skrót! Tu w bok! A przepraszam, to nie ja, to koń! Lubi niszczyć! To koń! Pić mu się zachciało! Za dobrze nam szło, co? I w skręt i na... No chyba tędy! To gdzie? Brawo. Skręcaj pan! Gdzieś tu? Gdzie? Tu w bok! I a na prawo! No chyba tak tędy! Na prawo, to tutaj gdzieś teraz chyba tam. Było, nie? Teraz tam! Teraz w prawo! No chyba tędy! Za dobrze nam szło, co? I w prawo! W lewo! Gdzie ty masz w prawo? Tu w lewo i w prawo! Okej. Okay. Pociąg ekspresowy Orient Express, jak sama nazwa wskazuje, z Paryża do Stambułu odjeżdża z peronu trzeciego. Jeszcze ja! Krzyknął Kretes i wsiadł do pociągu. W okolicach Budapesztu Kretes zaczął powoli dochodzić do siebie. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna. Co to ja miałem? Odszukać szlafroka Holmesa. W kieszeni masz ważną wskazówkę od doktora Watsona. Aha, czyżbym... Ale to śmieci w tym warunku. Zaraz. A co to w ogóle za głos tak, do mnie przemawia, he? Śmieci tutaj są. No właśnie. Chyba mi się coś zdawało. Zdawało się przez chwilę Kretesowi. Oprzytomniawszy zupełnie, zabrał się wreszcie do roboty. Bilet. Dobra. Co raczej nie. Raczej nie. No co ty też nie. Nie wiem, cofnę się może jeszcze. Bo widzę, że są jakieś takie. Tu nikt nie siedzi? Za nie mogło, biedactwo. A tu nikt nie siedzi? Za nie mogło. Czy pani to pan? A czy ten pysk? Szlafrok? Nie, dziękuję, a... A kurde. Co się tutaj stało teraz?
Nie gadaj, że się zawiesiło. Kąt. Chyba się zawiesiło się chyba coś. No. Cholercia, zawiesiło się. I to pauza. Czy pan Szlafrok Holmes? Niestety nie. No to ja już niczego nie rozumiem. Zaraz. Pan powiedział Szlafrok Holmes? Tak powiedziałem. Tak nazywał się gentleman, który miał jechać na tym miejscu, ale w ostatnim momencie zrezygnował. Odkupiłem jego miejscówkę. Zrezygnował? Przykro mi. To może ja też zrezygnuję. Na zrezygnowanego Kretesa spłynęły kolejno fale czarnej rozpaczy. Pula Boga! Reksiu! Wściekłości. Oj! Zaraz mnie kret zleje! Retorycznych pytań. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego? I wreszcie zmęczenia. Nogi mam jak z waty, a ślepia mi się same sklejają. Słaniając się na nogach, Kretes udał się do opuszczonego przedziału i zasnął. Śnił mu się Reksio. Widziałem rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. W rzeczy samej, sam już nie pamiętam, co widziałem, a czego jeszcze nie. Przemierzyłem wzdłuż i wszerz wszystkie oceany, morza, a nawet niektóre jeziora. Odkryłem ujścia wielu rzek i podziemnych strumieni. Dopłynąłem do Timbuktu, ba, nawet do Shangri-La. Nie pytaj mnie, po co. Cieszę się, że podoba ci się na Nautilusie, Reksiu. Wkrótce dopłyniemy tam, gdzie mamy dopłynąć. Wszystko w swoim czasie. Młodsonie, zbudź się, mamy zadanie do wykonania. Co, jak? Przepraszam, już wracam do żyraf. Młodsonie, oprzytomnij, to przecież ja, Szlafrok Holmes. Matku, nie wierzę, to naprawdę pan? Dobre przebranie, prawdaż? Twoje zresztą też niczego sobie. Przebrać się za grubawego kreta? Robisz postępy, drogi młodsonie. Chociaż ja od razu wydedukowałem, że to ty. Zaraz. Ja nie jestem wcale doktorem Watsonem. Jestem... Daruj sobie, przede mną nie musisz udawać. Ale... Nie ma czasu. Coś jest nie tak z tym Orient Expressem. Drogi młodsonie, musisz jak najszybciej dostać się na dach pociągu i dotrzeć do lokomotywy, póki nie będzie za późno. Za późno? Na co? To właśnie musisz ustalić. Ruszaj. Ja tymczasem będę obserwował pasażerów i spróbuję wydedukować, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli znacie się, biedny kret teraz musi jakoś wleźć na dach jadącego pociągu. I to by było tyle w tym odcinku. Na razie, tak jak ci się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale z tej gry. Tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć, na razie.